Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj biorę na tapet takie zagadnienie, które jest nam znane chyba wszystkim, a mianowicie nienoszenie ubrań. Nie noszę, bo mi tego szkoda. Czyli jak nie oszczędzać ubrań na specjalne okazje? Mam wrażenie, że to jest taka nasza bardzo popularna przypadłość, że oszczędzamy, nie nosimy, i być może wydaje nam się, że robimy coś właściwego, no bo przecież kiedy my nie nosimy ubrań, kiedy je oszczędzamy, to oszczędzamy te ubrania, oszczędzamy jednocześnie pieniądze, no w pewnym zakresie dbamy o naszą planetę i mogłoby się wydawać, że to jest w porządku, prawda? I jest to okej, ale czy tak naprawdę to jest okej? W porządku i czy to jest dobre dla nas? Postanowię tutaj wbić taką szpilkę między powinności a takie poczucie spełnienia i pokazać Ci, że zbytnia oszczędność ubrań, w ogóle oszczędność na noszeniu i wyglądaniu tak, jak mogłabyś wyglądać, wcale Ci nie służy. Wiem, bo nie służyła również mi. Przejdźmy do konkretów. Dlaczego nie nosisz swoich ubrań? Żeby w ogóle zrozumieć całą tą ideę tego nienoszenia i ocenić, czy to jest dobre, czy to jest złe, musimy wyjść od takich podstaw i zacząć od tego właśnie, dlaczego my ubrań nie nosimy. I wtedy zrozumiemy dopiero, czy robimy to przez to, że my tak chcemy, czy przez to, że tak chce ktoś inny. Pierwszym powodem, dla którego ubrań nie nosisz, może być to, że jesteś tak nauczona. Po prostu to wyniosłaś z domu. Bo w domu był taki zwyczaj, że były ubrania na co dzień i były ubrania na jakieś wyjścia na lepsze okazje. Podejrzewam, że do pewnego wieku w każdym domu tak jest. Bo wiadomo, że no do zabawy na podwórku matka nie ubierze dziecka w jakieś wyjściowe ubranka, no bo to się bardzo szybko zniszczy, poplami, będzie po prostu do wyrzucenia, ale to jest do pewnego etapu, do jakiegoś wieku. A później, kiedy przestajemy, wiecie, ciorać się w błocie, w piasku i tak dalej, i stajemy się już, powiedzmy, nastolatkami, to ten podział na takie stricte użytkowe, domowe, do zabawy i takie wyjściowe zaczyna się po prostu zacierać. Tylko że nie zaciera się każdemu. Są osoby, które właśnie tracą to rozróżnienie, że teraz nie wolno być w ładnej bluzce, bo to jest zwykły dzień i się zniszczy, a są takie osoby, którym to po prostu zostaje na całe życie. Na pewno kiedyś przynajmniej raz tak miałaś. Ja tak miałam bardzo długo, czasami nadal tak mam i muszę się po prostu na tym łapać, żeby dawać sobie pstryczka w nos i mówić: ej, no nie, nie masz już 5 lat, nie idziesz się bawić w błocie, jesteś dorosła, nie zniszczysz tego tak bardzo szybko, więc to nie musi być rozróżnienie do zabawy podwórkowe i do noszenia na specjalne okazje. Czasami taka świadomość staje się po prostu dla nas wręcz oczyszczająca, spadają nam klapki z oczu, bo okazuje się, że mamy 20 kilka, 30 kilka, 40 kilka lat, a robimy coś, co zostało w nas zaszczepione jako kilkulatkach i jako dobre dla kilkulatek, a my już tych kilku lat nie mamy dawno. Punkt kolejny, dla którego nie nosisz ubrań, bo boisz się, że to się zniszczy. Na przykład podczas gotowania albo przy zabawie z małym dzieckiem. No i rzeczywiście, to jest trochę uzasadnione, o ile no naprawdę nie zakładasz najdelikatniejszej bluzki z jedwabiu do ogródka podczas prac ogrodowych, czy nie wiem, jakiegoś super, hiper kaszmirowego sweterka do, nie wiem, drylowania wiśni, żeby popryskać go sokiem i żeby się nie doprał. Wiesz, o co mi chodzi. Wiadomo, że normalne użytkowanie w
w pewnym sensie doprowadza do tego, że no rzeczy po prostu zaczynają się starzeć, zaczynają się niszczyć, ale takie noszenie w większości, użytkowanie w normalnych warunkach nie jest aż tak bardzo destrukcyjne. A zdarzyć się może zawsze, że coś tak ostatecznie poplamisz, rozedrzesz. No to się może zdarzyć, ale to jest normalne. Ten strach o to, że się zniszczy, że już nie będziemy miały, że się poplami, że coś po prostu się stanie, jest taki mocny, że my nawet nie damy sobie szansy, żeby taka sytuacja mogła zaistnieć, bo my nigdy tego ubrania na siebie po prostu nie będziemy wkładać. A to już jest, to zakrawa już o taką naprawdę przesadę. No i na pewno nie służy nam ani naszemu stylowi. A jaki może być kolejny powód, dla którego nie nosisz? Bo uważasz, że nie zasługujesz. Że w zwykły dzień być może nie powinnaś wyglądać niezwykle. Oj, to jest bardzo ciężki temat. Takie niezasługiwanie ma z nas większość, a może i bym się mogła pokusić o to, żeby powiedzieć, że każda w pewnym zakresie, czy każdy, bo wiadomo, te treści są kierowane stricte do kobiet, ale jeżeli słucha tego jakiś mężczyzna, to być może też w pewnym zakresie się w tym odnajdzie. No, mamy coś takiego, że wdrukowano nam pewne poczucie niezasługiwania i same też od najmłodszych lat w sobie to potęgowałyśmy, tak utwierdzałyśmy i sobie myślimy, że rzeczywiście, no, może ja nie powinnam wyglądać aż tak dobrze, aż tak ładnie na co dzień, może to nie pasuje, może to nie przystoi, może nie powinnam się wyróżniać, powinnam być zwykła, taka jak każdy. Trzeba sobie to tak troszkę przemyśleć we własnym wnętrzu, we własnej głowie i przede wszystkim dać sobie pozwolenie na to, że ty możesz zasługiwać i ty masz prawo wyglądać, czuć się dobrze, bez względu na to wszystko, co być może nawet podświadomie myślisz. Kolejny powód to obawa o reakcję otoczenia. Nie stroisz się, nie nosisz się dobrze, ładnie na co dzień, bo obawiasz się, że ktoś uzna, że się właśnie wystroiłaś, że zadzierasz nosa, albo że chcesz być lepsza niż w rzeczywistości jesteś. Obawiasz się czegoś takiego, że na przykład koleżanka z pracy powie, ale ty się dzisiaj odstrzeliłaś, ale ty się odstawiłaś. I czujemy się wtedy tak nieswojo, to nie jest wtedy przez nas postrzegane jako komplement, tylko to jest przez nas postrzegane jako takie wbicie szpilki, tak? Wtedy czujemy po prostu, że jesteśmy niewłaściwe. Wyglądamy niewłaściwie, na niewłaściwym miejscu jesteśmy, no i to nie powoduje w nas dobrego samopoczucia, tylko wywołuje takie poczucie dyskomfortu. Chcemy tego uniknąć, no więc chcąc tego uniknąć, najlepiej byłoby nie prowokować, a najprościej nie sprowokować, jeżeli będziesz wyglądała jak szara myszka, jak na co dzień. Błędne koło. Czasami trzeba przyjąć, że otoczenie będzie komentowało. Ludzie będą mieli zdanie na twój temat. Bardzo ciężko było mi to przez lata przyjąć, być może nadal jest mi ciężko to przyjąć, że zawsze zdarzy się ktoś, kto cię pochwali, ale zawsze też pojawi się na horyzoncie ktoś, kto cię skrytykuje, nawet jeśli tak relatywnie na to nie zasługujesz i obiektywnie nic nie zrobiłaś, co by mogło na tą krytykę pozwolić. Po prostu. Musimy to przyjąć. Musimy tak jakby zbudować w sobie takie poczucie, że nie potrzebujemy pancerza, ale też nie możemy mieć taką, wiecie, cienką, miękką skorupkę, na której wszystko się odkształca, bo po prostu ludzie będą mieli opinię na nasz temat tak, jak my mamy opinię na temat pogody, tak? Dzisiaj jest taka brzydka pogoda. Trudno, zapominam o tym. Ale jutro, o jaki piękny dzisiaj dzień.
też o tym później zapominam. I to na takiej podobnej zasadzie. Ktoś skrytykuje cię na przykład za to, jak wyglądasz, ktoś inny cię pochwali. Okej, przyjmujesz jedno i drugie, bierzesz pod uwagę bądź nie bierzesz, ale nie przyjmujesz tego tak do siebie, tak do głębi. To znaczy, że ta opinia nie determinuje tego, jaka ogólnie jesteś, tak? Czyli to, że ktoś stwierdzi, że wyglądasz źle, to nie oznacza, że ty jesteś zła. Rozumiesz, o co chodzi, tak? To tak jak z tym sposobem krytykowania dziecka lub na przykład partnera, że zamiast powiedzieć komuś, jesteś głupi, mówimy, postąpiłeś głupio. To zmienia postać rzeczy, tak? To determinuje sytuację, zachowanie, nie natomiast całego człowieka ogólnie. I tu jest podobnie. Musisz właśnie nauczyć się odbierać te jakieś słowa krytyki czy opinii otoczenia w taki właśnie sposób, że to nie jest krytyka ciebie samej, tylko na przykład danej stylizacji czy, no nie wiem, danej rzeczy. Jest wtedy zdecydowanie łatwiej, bo po człowieku zaczyna troszkę to spływać tak jak, może to jest mocno powiedziane, że jak po kaczce, ale łatwiej to po prostu przyjąć. I ostatni punkt, dla którego nie nosisz rzeczy, to przestałaś dbać o swój ubiór, bo właśnie słyszałaś te nieprzychylne komentarze. Zwykle tak jest w środowisku pracy, ale no i rodzina potrafi dołożyć swoje 3 grosze i to jest tak, że raz się postarałaś, wyglądałaś super, naprawdę się ubrałaś, umalowałaś, uczesałaś i ktoś powiedział coś na ten temat. Ktoś powiedział, ale przyszłaś odwalona w ogóle, my tu wszystkie tak domowo ubrane, przesadziłaś z tym swoim wyglądem dzisiaj. I człowiek zostaje sprowadzony do parteru i wtedy tak bardzo trudno jest mu się od tego parteru odbić, wręcz od tego dna, żeby spróbować jeszcze raz. Są ludzie bardziej odporni i są ludzie mniej odporni. Jeżeli ty należysz do tego grona mniej odpornego, to po prostu musisz zacząć walczyć ze sobą, wręcz spróbować się przełamać, żeby no właśnie spróbować jeszcze raz. Ale warto, uwierz mi, bo kiedy zaczniesz wyrabiać ten nawyk, to okaże się, że z dnia na dzień jest coraz łatwiej, a ty po prostu czujesz się dobrze. Słuchajcie, takie naprawdę złote hasło na dzisiaj, które do mnie po prostu, kiedy, może nie tak, że ja je usłyszałam, bo ja je w zasadzie chyba sama jakoś wymyśliłam, opracowałam, ale kiedy właśnie sobie je tak unaoczniłam i zapisałam, to ono bardzo do mnie przemówiło. A mianowicie, nie ma nic złego w tym, żeby zwykły dzień traktować jak niezwykły. Tak? I możemy to przełożyć na nie ma nic złego w tym, żeby zwykłą okazję traktować jak niezwykłą. Może to brzmi banalnie, ale naprawdę nie mamy na tym świecie aż tak dużo czasu, jak mogłoby się nam wydawać. No, być może ty teraz jesteś w najlepszym czasie swojego życia. Może masz, nie wiem, najlepszą figurę. Może jesteś młoda, może masz po prostu dużo energii i to jest ten czas, kiedy po prostu mogłabyś się nacieszyć ubraniami. Ja sobie to właśnie w ten sposób wytłumaczyłam, że teraz jest najlepszy czas w moim życiu. Ja już nigdy nie będę bardziej sprawna czy młodsza. No, jeśli nie będę nosić tych wspaniałych spódniczek teraz, to kiedy? Jeśli nie będę teraz zakładała tych uroczych sukienek, to kiedy ja je założę? Za jakiś czas może się okazać, że to już nie wygląda na mnie tak dobrze, jak mogłoby wyglądać teraz, lub mi zwyczajnie już nie przystoi. Nie ma co odkładać dobrego samopoczucia na później. Mamy bardzo często tendencję do tego, żeby tak robić. Po prostu odkładamy siebie na później. Jak schudnę, jak urodzę dziecko, jak zmienię pracę, po nowym roku, jak A, B, C i tak dalej, i tak dalej. Bo teraz nie jest ten czas. No, można stwierdzić, że ten czas nie nadejdzie nigdy. Czas po prostu będzie płynął, a wraz z nim odpłyną nam pewne możliwości. I to jest nieuniknione. Powiedzmy sobie szczerze, tak z biologicznego punktu widzenia czas działa na naszą niekorzyść.
I o ile nie przejdziemy jakiejś spektakularnej zmiany sylwetki, nie wiem, mega odchudzania, po prostu z takiej sylwetki skinny fat do po prostu plażowej formy, no to za 10 lat w bikini nie będziemy wyglądały lepiej niż teraz, tylko gorzej. A to pociągnie za sobą też nieco gorsze samopoczucie. No i chęć wkładania tego bikini też będzie mniejsza. Kiedy żałujesz sobie ubrań, żałujesz na siebie ubrań, to jest tak, jakbyś żałowała czegoś takiego podstawowego najbliższej osobie, takiej, z którą spędzasz najwięcej czasu, nie wiem, dziecku czy mężowi, partnerowi. A z kim ty spędzasz najwięcej czasu, jak nie ze sobą? Czasami naprawdę zapominamy, żeby traktować siebie tak, jakbyśmy chciały być traktowane i żeby być dla siebie dobre. To tak, jakbyśmy najbliższej nam osobie dawały najgorsze rzeczy, no bo szkoda nam na nią. No szkoda tego, co jest lepsze. To jest kuriozum, prawda? A często tak właśnie siebie traktujemy. Jak kogoś, kogo nie lubimy. Jak jakiegoś człowieka drugiej kategorii. Tymczasem dla obcych lub dla gości my jesteśmy dobre. Podsuwamy im to, co najlepsze. Bywa, że traktujemy innych ludzi dużo lepiej niż siebie i nawet tego nie zauważamy, bo siebie nie zauważamy. Nie liczymy siebie jako osoby, która też powinna otrzymać jakąś uwagę. Pamiętaj, że tak naprawdę to nie chodzi o otoczenie. Nie chodzi o to, żeby wyglądać dobrze i przypodobać się otoczeniu, żeby ktoś nas komplementował, żebyśmy robiły, wiecie, furorę, wchodziły i ściągały wszystkie spojrzenia na siebie. Po części tak, po części każda z nas ma w sobie troszkę takiego, można powiedzieć, samouwielbienia, które no, dąży do tego, żeby jednak nas podziwiano, żeby nas szanowano. Ale docelowo chodzi o to, że jeżeli ty sobie pozwolisz dobrze wyglądać, dobrze się ubierać, to ty będziesz się czuła lepiej sama ze sobą. Ubrania mają naprawdę ogromną moc. Dobrze dobrane ubranie dodaje ci pewności siebie, a słabe sprawia, że czujesz się po prostu jak szara myszka. Tylko że my często mamy takiego pecha, że byłego albo tą średnio lubianą znajomą spotykamy akurat w drodze po bułki. Akurat wtedy, kiedy wyglądamy mizernie po prostu, to jest mało powiedziane, i później godzinami plujemy sobie w brodę. Dlaczego ja się trochę lepiej nie ubrałam? No dlaczego czegoś ze sobą rano nie zrobiłam? Jak on lub ona mnie zobaczyli w takiej wersji i sobie pomyśleli, że pewnie się zaniedbałam, że w ogóle co ze mną jest? Takie spotkanie to może ci skutecznie popsuć humor na cały dzień. A co byłoby, gdyby miało miejsce akurat wtedy, kiedy wyglądałaś super? Kiedy byłaś odstrzelona po prostu w swoje najlepsze rzeczy. Wtedy sposób, w jaki my się poruszamy i mówimy, zmienia się. Zauważ to nawet sama po sobie. Ubierz się tak zwyczajnie, po domowemu, w coś rozciągniętego, zniszczonego i zobacz, jak się zachowujesz, na przykład w rozmowie z innymi ludźmi, a ubierz się elegancko, jakoś modnie, super, tak, że będziesz się czuła jak petarda po prostu. I zaobserwuj swoje odczucia w rozmowie z drugą osobą. Jak to zmienia po prostu naszą perspektywę, jak to zmienia samopoczucie, pewność siebie, tembr głosu, nawet gestykulację, nawet wyraz twarzy, uśmiech. To, jak my się czujemy, po prostu wpływa na to, jak my się zachowujemy, jak odbierają nas inni ludzie, jakie jesteśmy całe. Być może zdarzyło ci się tak kiedyś, że właśnie spotkałaś kogoś, kiedy byłaś w tej swojej najlepszej wersji, kiedy byłaś tak maksymalnie odstrzelona, no i zobaczyłaś, spotkałaś kogoś, przed kim chciałabyś wyglądać dobrze i czułaś się z tego powodu tak super, że aż później chciało ci się żyć. To można powiedzieć, że to zrobiło ci dzień. Ostatecznie chodzi właśnie o to, co my czujemy. Bo to nadaje naszemu życiu kolorów, różowych albo szaro-czarnych, w zależności od tego, jak sobie tę codzienność ustawiamy.
Czyli kiedy myślimy właśnie o tym, żeby wychodzić do ludzi wyglądające super, ubrane świetnie, tak żeby nie żałować na siebie tych rzeczy, które my mamy, to my po części robimy to dla innych, tak żeby ktoś nas w pewien sposób ocenił, ale ostatecznie my to robimy dla siebie, żeby odczuć odczucia jakieś względem tego właśnie, jak zostałyśmy odebrane. Więc do meritum, jak się przełamać i jak zacząć nosić swoje rzeczy bez ich takiego nadmiernego żałowania. Dla mnie na przykład przełamanie się i wyjście z chodzenia po domowemu było ogromnym wyzwaniem. Kiedy już się tak zasiedzisz w tych swoich przyzwyczajeniach, w tych swoich marnych takich ubrankach, które nosisz po domu, to ciężko jest z tym walczyć. Naprawdę warto zacząć od takiej metody małych kroków. Ja zaczęłam od tego, żeby ubierać się ładnie zawsze, kiedy wychodzę z domu, nawet gdy jadę na zakupy. Oczywiście nie mam tu na myśli takiego strojenia się, wiecie, w balową suknię, tylko wyboru jakiegoś takiego nieoczywistego ubrania, którego wcześniej po prostu bym nie włożyła. Na przykład wczoraj stworzyłam taką stylizację typu total look z jasno-niebieskich jeansów mam, które kupiłam pół roku temu i nie założyłam ani razu jeszcze, i jeansowej koszuli, która też leżała nienoszona w szafie, bo była troszkę ciasna, ale że schudłam, to teraz leży idealnie. I odcienie spodni i koszuli tak do siebie pasowały, były tak podobne, że te ubrania zestawione razem wyglądały niemalże jak kombinezon. Do tego dobrałam skórzane baleriny w szpic i czarną torebkę w stylu takiego trochę mniejszego shoppera, takiego usztywnianego. I wyglądało to naprawdę trendy i było wygodne. Takie jeansowe total looki są teraz w modzie, więc to było coś naprawdę na czasie, gdzie ja za modą i za trendami nie dążę, zacięłam się, nie staram się za nimi po prostu gonić, ale udało mi się stworzyć po prostu z tego, co miałam, coś, co jest modne. Jakiś czas temu nie wyszłabym tak, bo ten total look wydawał mi się taki zbyt szczególny, jak na taką zwykłą okazję, czyli nie wiem, to były właśnie te przysłowiowe zakupy i te bułki, o których wspominałam wcześniej. Ten look wydawał mi się wcześniej taki zbyt modowy, a wczoraj go nosiłam i jakoś czułam się dobrze i cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam takie przeświadczenie, że no wyglądam trendy, jestem na czasie, nikt się nie może przyczepić i jakoś też nikt się temu wielce nie dziwił. I takie małe kroczki w wychodzeniu z tej swojej strefy komfortu mogą dla Ciebie naprawdę wiele zdziałać. Ja polecam Ci metodę małych kroków. Po prostu za każdym kolejnym razem włóż coś, czego wcześniej byś na co dzień nie włożyła. Oczywiście w granicach rozsądku, tak żeby nadal było Ci wygodnie i praktycznie, ale jednak troszkę się postaraj, bo takie podejście po prostu Cię nie zniechęci, bo jeżeli Ty się rzucisz na głęboką wodę i zaczniesz stroić się nie wiadomo jak, no to po 2-3 razach możesz uznać, że gra jest niewarta świeczki, to za dużo zachodu kosztuje, a kiedy spróbujesz taką właśnie metodą małych kroków, to łatwiej będzie Ci się przełamać. To wyjście z punktu A do punktu B będzie takie mniej problematyczne, mniej turbulencji po drodze się po prostu zdarzy. Kolejny sposób to przyjmuj komplementy. My, Polki, naprawdę mamy ogromny problem w przyjmowaniu komplementów. Warto się tego nauczyć, bo jeśli po usłyszeniu komplementu nie zaczniesz się tłumaczyć w stylu a, daj spokój, stara jest ta koszula, a, słuchaj, to w ogóle ta koszula to ma 300 lat i ja ją kupiłam za 5 zł w Bangladeszu na targu i dyskredytujemy. Kiedy ktoś nam mówi komplement, my same się dyskredytujemy. Kiedyś o tym usłyszałam czy przeczytałam i zaczęłam to zauważać na sobie i na ludziach w otoczeniu. Czyli ktoś mówi mi, ale ty ładnie dzisiaj wyglądasz, a ja zamiast poczuć się super, fajnie, ktoś docenił to, że ładnie wyglądam, myślę sobie, pewnie mówi to złośliwie. Albo pewnie zauważyła, że jestem, nie wiem, krzywo umalowana, ale chcę być miła. No nie,
Jeśli my zamiast tego przysłowiowego "ha, daj spokój, to stare jest", powiemy po prostu "dziękuję", to łatwiej będzie nam przyjąć, że otoczenie docenia to, że my dobrze wyglądamy, i to będzie nas też motywowało do tego, żeby o siebie dbać. I znowu, takie komplementy naprawdę warto przyjmować z taką świadomością, że one były powiedziane szczerze i w sposób pozytywny, przyjazny dla nas. Czyli jeżeli ktoś mówi nam, ale masz ładne buty, to nie doszukujemy się w głowie, że pewnie mu się nie podobają, albo pewnie jest to taki sposób na mikrowyśmianie mojego nowego obuwia. Nie, przyjmujemy to, że tej osobie te buty naprawdę się podobają. No bo powiedz sobie szczerze, jak mówisz komuś, ale masz fajne to czy to, no to chyba w 99% przypadków, albo nawet w 100% przypadków, ta rzecz naprawdę ci się spodobała i ty mówisz, co myślisz, a nie starasz się wbić komuś szpilkę, mówiąc, że coś jest ładne, kiedy tak naprawdę tobie się nie podoba. No nie komplikujmy sobie po prostu życia. Kiedy ktoś mówi, że coś jest fajne, że fajnie wyglądasz, to nawet jeżeli zauważasz, że może być to ironia, to jest taka metoda, że ty reagujesz: super, dziękuję, też mam wrażenie, że dzisiaj wyglądam dobrze. I to zbija tą osobę z pantałyku po prostu. Jeżeli ktoś na przykład ci mówi, ale się dzisiaj odstrzeliłaś, to ty odpowiadasz: dziękuję, super się czuję w tym. Wiesz, o co chodzi, nie? Czyli po prostu ktoś mówi ci coś z pewną dozą ironii, co jest przez ciebie doskonale rozumiane, ale ty udajesz, że przyjmujesz to jako szczery komplement. I uwierz mi, że taki sposób odpowiedzenia na ten przytyk sprawia, że ta osoba po prostu robi wielkie oczy, otwiera nagle usta, zwykle temat się już kończy i raczej drugi czy trzeci raz nie możesz się spodziewać od tej osoby podobnego komentarza. To tak a propos, taki mały tip, naprawdę działa. Przechodzimy dalej. Kolejny sposób na to, żeby zacząć nosić ubrania, których nie nosimy, to zrozumienie bezzasadności strachu. Warto zdać sobie sprawę, że prawdopodobnie 80 albo i więcej procent naszych obaw o zniszczenie jakiegoś ubrania po prostu nigdy się nie wydarzy. My możemy to ubranie ubrudzić, ale nie zniszczymy go tak od razu. Oczywiście prawdopodobieństwo zniszczenia czegoś, co się nosi, jest dużo większe niż kiedy to nosisz, niż to, że to się zniszczy, kiedy wisi w szafie. Ale no, czy ubrania nie są po to, żeby je nosić? Ja wiem, że jeśli mamy te nasze ukochane spodnie czy ulubioną torebkę, to my chcemy je chronić. Najlepiej to trzymać w sejfie, żeby się nie niszczyły, i się nimi cieszyć. Ale czy kiedykolwiek dałaś radę nacieszyć się rzeczą, która leży w szafie i samą świadomością tego, że tę rzecz masz? Nie. Cieszy cię widok tej rzeczy na sobie. Takie jest przeznaczenie tej rzeczy. Trzeba się pogodzić, że to, że coś się kiedyś zniszczy, to jest normalne. I to jest normalna kolej rzeczy. Ale spokojnie. Ktoś wyprodukuje na pewno coś podobnego. Na 100% tak będzie. I to nie jest tak, że ty już do końca życia nie znajdziesz takich spodni, czy podobnej koszuli, czy nie wiem, podobnej sukienki, i że nie będziesz mogła tego mieć i do końca życia będziesz odczuwała ten brak. No nie, po prostu tak się nie stanie. Zrozum, że ten strach w dużej mierze jest bezzasadny i wtedy będzie łatwiej. Kolejny sposób to pozbądź się sterty ubrań po domu. Naprawdę trudno będzie ci wybierać do chodzenia ładne rzeczy, jeśli twoja półka z rzeczami na co dzień będzie tak okazała, jak moja była swego czasu. Bo mając tak dużo ubrań do noszenia, do znoszenia, łatwiej jest po prostu po nie sięgać, bo przecież zawsze jest coś czystego i mamy duży wybór, więc relatywnie tak szybko się nie znudzimy i w tym właśnie tkwi błąd. Naprawdę, bądź bezlitosna dla tych swoich domowych, spranych dresów, rozciągniętych swetrów, poplamionych koszulek,
Sama swego czasu miałam takich rzeczy multum. Pamiętam taki clou całego tego zagadnienia, czyli taką zieloną, rozciągniętą, chyba niepasującą na mnie rozmiarem, poplamioną koszulkę w odcieniu, który... to był po prostu, to nie był odcień nawet. Wiecie, są takie kolory, odcienie, które sprawiają, że wyglądacie jak milion dolarów, a są takie, w których wyglądacie jak, nie wiem, 2 grosze. No to ja wtedy w tamtej koszulce wyglądałam jak te 2 grosze. Szkoda na to życia. Słuchaj, naprawdę zasługujesz na to, żeby wyglądać dobrze i żeby dobrze się czuć. A wszystko się tutaj sprowadza do tego, że trzeba sobie po prostu na to pozwolić. Tutaj nie hamuje cię tak naprawdę nic, tylko twoje przyzwolenie. Czy to jest takie proste? Po prostu mówisz sobie: ok, pozwalam sobie od dzisiaj, spróbuję tego, zrobię to, zobaczę, czy coś się zmieni, czy będę się czuła lepiej. I tutaj przychodzi moje wyzwanie, czyli codziennie zakładaj coś, czego do tej pory nie nosiłaś. Świadomość pewnych schematów będzie niewiele warta, jeśli ty nie podeprzesz ich praktyką. Ja więc polecam ci takie wyzwanie. Codziennie, a przynajmniej, no nie wiem, raz w tygodniu, w zależności od tego, ile ty masz nienoszonych rzeczy, postaraj się zakładać jedną rzecz, której nie nosiłaś do tej pory. Niech to będzie tak w granicach rozsądku i stosownie do okazji, ale traktuj te rzeczy z taką lekkością i z takim spokojem, jakby to było, nie wiem, domowe ubranie do sprzątania, czyli zakładam tą swoją super bluzkę z taką po prostu nonszalancją, jakbym ubierała ten t-shirt, który zakładam do mycia okien. Nie zastanawiam się, nie myślę, że o Jezu, to jest coś szczególnego, to jest rzecz, którą trzeba tutaj zapieczętować w papier, chuchać i dmuchać. Po prostu zakładam tą bluzkę, wychodzę. Wszystko. Bo to jest normalna bluzka do noszenia. No i kolejne. Spraw, żeby to wyzwanie wywołało efekt kuli śnieżnej. Jeśli zaczniesz nosić coraz więcej nienoszonych rzeczy, to oswoisz się z tym i to stanie się dla ciebie takie normalniejsze. Będziesz chętnie po prostu po te rzeczy sięgać i zaczniesz wyrabiać nawyk. Wyrabianie nawyku zaczyna się od jednego kroku. A ja ostatnio w nawykach to jestem prawdziwą mistrzynią, bo przez ostatni rok totalnie, ale to totalnie zmieniłam swoje życie dzięki nawykom i wiem, że one mają potężną moc. I żeby coś się dla nas stało normalnością, musimy zrobić to chociaż jeden, jedyny raz. Bywa tak, że ten pierwszy raz to robimy to na siłę. Później kolejny znowu z niechęcią, ale jednak. I kolejny, kolejny i tak tyle razy, aż to się stanie nawykiem. To jest proste i skomplikowane jednocześnie, bo z zasady jest proste, nie ma żadnej filozofii, ale do wykonania jest trudne. Cała ta moja konkluzja jest taka, że warto wyrobić sobie nawyk pozwalania sobie, by wyglądać i czuć się dobrze. Czuć się taką najlepszą wersją siebie danego dnia. Bo wiadomo, że my mamy różne dni. Jednego dnia będziesz miał ochotę być w 100% petardą, a innego dnia postarasz się tak na 20%, ale i to jest normalne i w porządku. Nie zawsze mamy równie duże zasoby, czy potrzeby, czy czas, ale warto pozwolić sobie na bycie taką wspaniałą danego dnia w takim zakresie, na jaki po prostu jesteśmy w stanie się zdobyć w danej chwili dla samej siebie. I na tym chciałabym zakończyć ten odcinek. Daj proszę znać, czy zdarza ci się odkładać noszenie ubrań na później, na bycie jakąś inną sobą, czy zdarza ci się żałować i nie nosić, bo szkoda? Jak sobie z tym radzisz? I ogólnie, co sądzisz o tym odcinku? Bardzo serdecznie dziękuję ci za poświęcony czas i do usłyszenia.